dzisiejszym odcinku to my, chłopaki, decydujemy o piosence i teledysku dziewczyn. A teraz sprawdźcie, jak poradziły sobie dziewczyny na nagrywanie. Ja ogólnie też dawałam znać, że chciałabym, żeby to była taka piosenka w stylu lat 2000. Czy udało się coś takiego zrobić? Lecimy. Kiedyś przebrana za Miley. A, Fausti! Kiedyś przebrana za Miley! To jest Julita, a Fausti ma potem, ale też o Hannah Montana. Więc... Przepraszam! Faustyna była przebrana za Miley! Zwróćmy uwagę na nazwę tego tutaj pliku, Dżęziara. Ja to nagrałem po swojemu i zrobimy to kompletnie inaczej, w sensie zrobimy to po twojemu, tak żeby ci się wygodnie śpiewało. Te sytuacje zostaną gdzieś ze mną. I razem z ekipą trzymamy to tempo. Razem z ekipą trzymamy to tempo. Ale hola hola, przerywamy na chwilę ten odcinek, by ogłosić wam, że... 16 czerwca na Tauron Arenie odbywa się wielki festiwal ekipy! Ale festiwal to nie tylko muzyka i koncerty, ale też wiele innych atrakcji. Takie jak sety DJ-skie, niespodzianki na scenie i meet and greety. No właśnie, i żeby wziąć udział w takim meet and greecie, musicie mieć najpierw kupiony bilet na koncert. A jeżeli chodzi o koncerty, to... Jest tam tak, oczywiście Gen Z, Versoft, Trzech Króli, Mortalcio, także wszystkie największe gwiazdy muzyczne z naszego ekosystemu. Zostały ostatnie sztuki biletu, do tego wpadajcie w link w opisie. Widzimy się 16 czerwca. Kiedyś przebrana za Miley, tym trasę i nic mnie nie martwi. Ej, przyjemne, takie łatwe chyba do zaśpiewania, nie? Tak. Kiedyś przebrana za Miley. Ej, a dobrze, a spróbuj tak. W sensie może nie aż tak, ale jakby, że tak właśnie z jakąś wczutność mieszą. Kiedyś przebrana za Miley. O, jaka raperka. Gram trasy i nic mnie nie martwi. Kiedyś przebrana za Miley. Gram trasy i nic mnie nie martwi. Jak nam jest okej? Okay. Nie, no jest okej okay po prostu. Ja mam parę obaw. My ogólnie z dziewczynami zawsze chciałyśmy stworzyć babską nutę. I to w sumie rzuciłyśmy ten pomysł, ale ponieważ jest dzień kobiet, to niech chłopaki nam ją przygotują, tylko ja się boję, że w tekście na przykład jest coś, z czym ja się nie zgadzam. A wiesz, jak się nazywa nuta? Nie. Jędryk, powiedz jej. Kiedyś przebrana za Miley, gram trasy i nic mnie nie martwi. Tylko tam jest w uśmiech ubrana, dziewczyny z ekipy też nagrywały coś takiego. Ja jestem otwarty na zmianie tego jak coś też. Kolejna zmiana, jestem Dżęziara. Kolejna zmiana, ja to Dżęziara. Tak, kolejna zmiana, ja to Dżęziara. Choć taka sama, to mam pewne... No, to dla was Dżęziary. Dorysujesz? Oni mi piszą, że ja to mam fakt. Dżęziara, choć taka sama, to mam nowy look. Mega mi się podoba ta nuta. Jak drogowskaz. Chłopaki naprawdę odwaliliście. Kolejna zmiana, Dżęziara. Ej, ale Dżęziara! Dżęziara to będzie tytuł? Ale sztos! Ej, ale możemy zmienić trochę tekst? Możemy. Moim zdaniem trzeba nawinąć, bo jestem Dżęziara i zrobię będę co chciała, tak jak jest Bedoe Siara. A może jakby Bedoe zdograł taki follow-up? A my się zgodził. Jestem Dżęziara i będę to miała. Jestem Dżęziara i będę to miała. Nice. Jestem Dżęziara i będę to miała. Przecież w tym momencie nagram posłuchę. Słuchaj, mam takie pytanko, bo jestem teraz w studio i nagrywam piosenkę na Dzień Kobiet z dziewczynami i jest tam oczywiście nawiązanie do tego, że jestem Bedoe Siarą, tylko że końcówka jest jestem Dżęziara i będę to miała. Chciałam się zapytać, czy byłby to problem, gdybyśmy dodali tutaj twój śmiech na koniec? 2 hours later! Nie! Słuchajcie, mamy odpowiedź od BDS-a, słuchamy. Tak, oczywiście, słuchaj, bardzo jest mi miło. Oczywiście, tylko powiedz mi, czy może to być nagrane tutaj na głosówce? No może! LOL! Jaram się, co to się zadziało w ogóle! Piosenka nagrana, a teraz czas nagrać się teledysk, kochane. Plan jest taki, lata 2000, Doda style, wiecie, kółeczka, okularki takie smukłe. No, tak, oczywiście. W ogóle tak mega chciałyśmy. Po prostu znamy was z chłopakami bardzo dobrze. I lecimy, proszę państwa, na pierwsze miejsce i jest to, słuchajcie, koncert. Drogie panie, jak już wiecie, gdzie jesteśmy, jesteśmy w miejscu, gdzie mieliśmy swoje koncerty. Dzisiaj będziemy grać koncert. Dla nikogo. Dla nas i dla widzów, ale widzowie nie będą osobiście, ale będą na teledysku, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić teledysku, który będzie za tydzień. Szykujemy się, nakładamy stylóweczki, już patrzę, część już jest, ale dopracujcie swoje przebrania i zaczynamy. Ale pan reżyser nam się dzisiaj trafił. Ale bym se trzecią trasę zagrała. No, widzowie, dajcie w
komentarzach znać, jeżeli chcielibyście trzecią trasę. Przecież oni chcą i ciągle piszą i my też chcemy. Ja też bym chciał, no. Mój outfit jest troszkę rockowy, ale wydaje mi się, że utrzymuje się w takich właśnie 2000 latach. Ja jestem tutaj, proszę bardzo, w sukieneczce, takiej typowo lat 2000. Oczywiście Crocsy, one mi się bardzo kojarzą z tamtymi latami. Ja jestem Christina Aguilera, Jessica Alba albo J-Lo z tamtych czasów, więc i też Brad's Girl. Ty w latach 2000 Balenciagi widziałaś, kobieto? Ściągaj. W internecie. Drogie panie, przyspieszamy, trzeba coś nagrać. Pierwsze ujęcie, czas. Start. Panie kierowniku. Szefuncio. Szefana. Halo, operatorzy, kamera. Akcja. Bardzo fajne to jest. Właśnie fajnie było, jakby się potańczyły jakoś ten. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak dziewczyny będą tańczyły, to oglądajcie film do końca. Brawa, lewa, brawa, lewa, brawa, lewa. Yeah. Mamy to. I śpiewamy! Czy to był BDS? Wyobraźcie sobie, że jesteście kurde największymi gwiazdami popu. Jesteście idolkami każdej dziewczynki. Jestem super producentem. Dziękuję bardzo. Ciebie! Tak jest! That's my girl. Więcej energii! Więcej pewności siebie! Jesteście pozbyci! Nie, to przylepi. Power woman! Power girls! Boss! Fajne jest to, że się obracacie. Ja to cześć, Jana, to jest super. Zadowolona jesteś, Hania? Operatorzy są zadowoleni? Fajnie, no. Lecimy z kolejną osobą, teraz Julitka. Póki mamy tą punktową lampę, Julitka biegnie szybciutko na balkon. Jak się wchodzi tam? Tam. Zszokowana organizacją, kochanie. Widziałeś, jaki byłam w szoku? Jaka? Dobra, Julitka, raz, dwa, trzy na górę. Czy wszystkie kamery gotowe? Zapisie? Dobra, akcja! Za szybko nawet nie nadążamy, co ty? Przyspieszył, w kadrze będę, kurde. Naprawdę trzymamy to tempo. Cześć panie reżyserze, masz wolny wieczór dzisiaj może? Niestety nie, zajmuję się nagrywaniem teledysków. Kobiety, gwiazdy zapraszam. Pani specjalne zaproszenie trzeba zaprosić. Dziewczyny, nagraliśmy kadry w tej lokalizacji, czas na drugą lokalizację. Druga lokalizacja, że tak powiem, będzie w ruchu. W ruchu? Wrotki. Nie. Będziemy chodzić na bieżni. Nie, będziemy jechać do innej lokalizacji limuzynu. Możemy nagrać przed, jak sobie tańczycie, możemy nagrać jak wchodzicie albo wychodzicie, nóżki wychodzą na przykład, szpileczki się wychodzą. Aha, z tego. I w środku, co nie? Tutaj z kieliszeczkami, tutaj cyk, tańczycie w środku. Dobra. O, jak siedzą. Ja wcale nie jem słodyczy. Prawdziwe damy idą do limuzyny. Jak zimno. Ej, normalna limuzyna. Ej, ładna. Już chłopaki raz na dzień kobiet nam zamówili limuzynę. Tak. Powinniśmy częściej robić tak, że chłopaki nam coś organizują, a my nie musimy ale zrobić. Klasu. Jest. Ale no i co, relaks, my już tutaj byliśmy w takich po prostu okolicznościach. Ogólnie jest to świeżo kupione futerko z lumpeksa i pachnie lumpeksa. Dobra baby, znaczy dobra panie drogie, miłej przyjaźni, nagrajcie sobie jeszcze tutaj fajne. I widzimy się za godzinkę pod kolejną lokalizacją. Widzowie, tak, ja oprócz choroby morskiej, ja mam od dzieciaka chorobę lokomocyjną, ale ona się uaktywnia tylko w takich autach jak to. I dla mnie godzina jazdy tyłem albo bokiem, czy w komunikacji, czy w jakimś aucie, czy w busie nawet na trasę koncertową, to jest dyntka i ja tu po prostu w tym momencie czuję się w stanie agonalnym, także... To się walnęło. Idąc tutaj przywaliłam z całej siły w to i mi boli, ale generalnie... Oh, jak mi to dobrze, dziewczyny! Krakowski smog. Proszę pana, że szerzej okno i VHS-em jakby staje przez to okno. Czekaj. Pozy, to jest i niedobrze, zaraz się zdarzyka. Ale jeszcze chcę nagrać scenkę. I w klipie. Tylko uważaj na znaki drogowe. Oh.
No jo! Co lamusy? Jakiś fordzik tutaj, tak? Dzień dobry. No, taka habyciara kozacza, tu naprawdę ktoś zaraz wyjdzie to do ciebie, Hani. Już to przerabiałam. Ale vibe, normalnie jak w LA. No naprawdę wygląda świetnie, bo to jest naprawdę look. Właśnie wygląda tak. Ale vibe, ale super! Vibe. A my lecimy na kolejną lokalizację, to która również jest dla nas niespodzianką, bo wszystko chłopaki robili za naszymi plecami, nic nie wiemy i nic nam nie chcą powiedzieć z Kubańcy, a my chciałyśmy się trochę przygotować. Tak, ale co lepsze, za godzinę mamy przerwę na jedzenie! No i co? Jak tam nagrane wszystko? Tak, nagrane, dziękujemy. Byłyście grzeczne. Byłyśmy bardzo grzeczne, tak. Bardzo fajnie. Jak siły? Brak. Dobrze. Dobrze. Tylko chcielibyśmy coś zjeść. O, no to nie zjecie. Będzie przeciwieństwo, czyli zmęczycie się jeszcze trochę bardziej. Nie. Tańczyłyście dzisiaj na scenie, ale średnio wam to wychodziło, więc nauczymy się układziku, które będziecie musiały wykonać na tylko późniejszym na klipie. Tylko nie na róże. Nie, normalnie. Ej, czyli normalnie układ? Normalnie no. Będziecie. Ej, spoko, mega fajnie, bardzo fajnie. Czyli normalnie jest jakaś tancerka, która wymyśliła. Jest tancerka, jest tutaj, zapraszamy Maję. Dobra dziewczyny, ja was zostawiam tutaj, uczcie się z Mają super tańca, mam nadzieję, że w godzinę się nauczycie i będziecie mogły wykorzystać ten taniec na ostatniej lokacji, czyli na hali. Ja lecę na halę, a tu się teraz rozpoczyna się jazda, naprawdę, bo z muzyką to zobaczycie, że będzie ciężej. To chciałam powiedzieć, że każda kobieta jest piękna i każda kobieta jest inna i niezależnie od tego, jaki ma kształt, jak wygląda, czy jaki ma kolor, to każda kobieta jest piękna. Embrace yourself, love yourself, yeah. Kochani, my musimy się teraz troszkę skupić, bo no, nie idzie nam aż tak dobrze. Więc co, widzimy się już na ostatnim efekcie finalnym. Super, Laski. Budzimy się! Wolne miejsce już zapadnięte. Naprawdę taniec na... Tańczyłyśmy 2 godziny i nadal nie umiemy tego układu pełni. Kto nie umie, ten nie umie. Ani idzie naprawdę cudownie. Julice też, Faustynie też. Ze mną jest gorzej. Nie, wcale nie pod koniec już też gorzej nam szło. Czyli w miarę umiecie, tak? No, pewnie. Dobra, plan jest taki, że wiadomo, musicie jeszcze pokazać ten taniec. Błagam, nie muszę, będziemy występować przed takimi ludźmi z tym układem. Nie. Jeśli byś tak powiedział, to bym naprawdę wyszła, pojechałam do domu. Myślicie, że naprawdę z Bartkiem Kubickim i z Olivierem bylibyśmy w stanie coś takiego zorganizować? Tak. No to słuchajcie, żartowałem. Lekko obsrało się. Dobra, no to na pewno będziemy musieli zatańczyć układ na po prostu na tle fajnym, takim błyszczącym. Zaraz zapalimy światło i w ogóle. Ale zanim to jeszcze jeden kadr nagramy, szybki przebitkę fajną. No to chodźcie. Nie da się. Nie! No tu, tu! Tam siedzą nasi ulubieni! Ja oczywiście, że prowadzę! Tak! Mogę ja! Proszę, mogę! Tak, prowadzę! Idziemy na przejażdżkę i będziecie... Ubierz się! Nagracie sobie przebitki, jak sobie wam we włosach macie wiatr i sobie pansujecie. Ile to ma koni? Ej, ale... Co? Jak ogarnialiśmy to ja wiedziałem jakby... że to jest głównie atrakcja dla Faustyny. Faustyna, jakby to jest drogie, więc nie możesz tego zniszczyć. Nie możesz jechać na krawężnik też. Okay. Ile kosztuje felga? A z 2000. Nie. Nie, no serio. Nie. Nie, pytam serio, ile kosztuje felga. 20 zł, świetnie. Ale ja pierwszy raz siedzę jakby za kierownicą Porsche i jest dziwnie. Jezus! Jakby naprawdę przepraszam, ja naprawdę dostaję tu szał. Siema mała, co tam?
ścigasz się, zwalniaczku? Jaka jest wartość auta? Nie wiem, pewnie około 800 tysięcy. Jedziemy 20 na godzinę. Dobra dziewczyny, no to miłej przejażdżki, nagrajcie fajne kadry i widzimy się za chwilę na tańcu. Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć jak dziewczyny będą tańczyły. Powodzenia! Nie rób presji! Byle żeby się nie rozwaliły tym autem. Jak włosy? Bardzo ładnie. Jak to wyjść z takiego auta? Ale bardzo. Idziemy na ostatni, proszę państwa, kadr, wyczekiwany moment, czyli zobaczymy jak dziewczyny sobie radzą w tańcu. Dajcie świeżego na nasz super taniec. Let's go! Wika mega słodka się wstydzi i się schowała za Kanią. Jak? Mega sztos, naprawdę wygląda to mega kozacko. 130 lajków i ja też zatańczę ten taniec na TikToku. Patrzę w dół, no bo na szczycie jestem już. Koza obrana, uśmiech ubrana, taki mam mój, kolejna zmiana. A was zapraszam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić piosenki, która wyjdzie już za kilka dni, pa!